zawsze kurwa spóźniony wszędzie, albo jestem godzinę za wcześnie, albo całuję zderzak odjeżdżającego busa. Ale dziś chyba się udało, zobaczmy. Powinien zaraz... Ale jak to? Zamknięta. Kurwa, no i to jest właśnie powód, dla którego tak mnie wkurwiają te marsze i jebane parady. Nie poglądy na nich wygłaszane, nie hasła, które widzę na transparentach, ale właśnie ta cholerna dezorganizacja ruchu i paraliż komunikacyjny. Bo cię jeden z drugim nie lubią za to, jaki jesteś, więc idziesz o tym krzyczeć i oczywiście taki szarek jak ja dostaje najbardziej po dupie. A w chuju mam taką sprawiedliwość. Dobrze, że nikt nie słyszy moich myśli, albo nie daj Bóg, nie przedstawia ich w internecie. Już sobie wyobrażam, jakie hejty by na mnie spadły za bycie taką konserwą i zaściankowcem. Że jak ja śmiem krytykować ludzi, którzy jedynie walczą o swoją inność i chcą dać głos, czy też wyraz temu, że byli, są i będą. Problem w tym, że ja to wszystko wiem, tylko po prostu gówno mnie to obchodzi. Bo chociaż na większość z tych manifestacji idą normalni, spokojni ludzie, to zawsze trafiają się tam rasowe czuby pokroju fanatycznych feministek, które najchętniej nawet własne dziecko z próbówki spaliłyby na stosie, gdyby okazało się być samcem. Proszę pana, taka sytuacja. Kolega w pracy, już teraz ex-kolega, mówi do mnie, ale masz ładne oczy. Wyobraża pan sobie? Ładne oczy? Ja się pytam. Kiedy się skończy mobbing i molestowanie kobiet w pracy, pytam się! Na szczęście już go zwolnili i jest teraz w areszcie po mojej interwencji, proszę pana. Ładne oczy. Ojciec trójki dzieci podobno. Pluję na niego. Kto ma siusiaka, zasługuje na faka. Kto ma siusiaka, zasługuje na faka. Co panią boli? Proszę pana, boli mnie patriarchalne społeczeństwo. To, że sprowadzono rolę kobiet do służek. Tak nie może być! To się musi skończyć! Rozumiem. A co jeszcze panią boli? Bolą mnie plecy. Dlatego, że wnosiłam zmywarkę po schodach sama na trzecie piętro i coś mnie tutaj... Tu mnie coś rypnęło w tym miejscu. Boli mnie tak bardzo. Boli. Boli, bardzo boli! Kiedy mam chcicę, uwalniam macicę! Kiedy mam chcicę, uwalniam macicę! Przeciwko czemu pani dzisiaj protestuje? Proszę pana, przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, proszę pana. Mnie nikt nie będzie mówił, ile ja mogę rodzić, jak rodzić i gdzie rodzić, proszę pana. Moja macica, moja sprawa i nie będzie mi tutaj decydował ani mój mąż, ani tym bardziej kościół, proszę pana. Jak będę chciała mieć piątkę dzieci i je wszystkie po kolei usunąć, to zrobię, bo to jest moje ciało. Ale że piątkę dzieci pani chce usunąć? No piątki to może nie, bo wie pan, 500+ to już taka całkiem ładna pensyjka by była. No ale, no taką wie pan, klubową wpadkę w kiblu, no to pewnie oczywiście sama bym wieszakiem tutaj skrobała. No oczywiście, bo moje ciało jest, moje ciało! Żaden facet święty, chcemy alimenty! Żaden facet święty, chcemy alimenty! I chciałoby im się powiedzieć raz a dobrze, że słuchajcie, ja to rozumiem, ja w to wierzę, w te szklane sufity i inne, ja wiem, że statystyki nie kłamią, czytam kurwa te liczby czasami. I wiem, że jak kolej zambony ma decydować o waszym życiu, to was strzela kurwica, bo mnie też by strzelała. Ale są wśród nas, samców, tacy, co nie zasługują na potępienie. Bo ja przykładowo jestem za równością, tylko nie za taką ideowo-prawną, którą można sobie wsadzić w dupę. Bo w realu równi jesteśmy na poziomie biologicznym, bo kobiety są lepsze w jednym, a faceci w drugim. I mimo wyjątków, to jedna płeć ma predyspozycję do tego, a inna do tego. No ja pierdolę, jedni lepiej liczą, a inni lepiej grają na skrzypcach, a są i tacy, co potrafią to i to. I tyle. Zresztą kobiety potrafią dawać życie i jeszcze to nowe życie wykarmić i wychować. I ja, jako zwykły facet, nawet jakoś dziwnie zazdroszczę, bo moje oddawanie życia kończy się w skarpetce. No ale przecież feministki to nie jedyna opcja, która blokuje nasze miasto. Bo jest jeszcze moja ukochana parada równości, czyli generalnie marsze wszelakiej maści przedstawicieli oraz zwolenników LGBT. No i tutaj też mam, ból dupy, przepraszam, musiałem sobie pozwolić na ten żart, no ale serio. Ja wiem, że w Polsce jest ciężko mieć inną orientację seksualną niż hetero. Wiem, że ciężko jest choćby przed własną rodziną przyznać się, że psychiczna płeć nie pasuje do fizycznej. To znaczy w sumie nie wiem, czy ciężko, bo mnie ten problem ominął, więc nie będę udawał męczennika, który wchodzi w wasze buty. No bo nie wiem. Ale też w tym środowisku zawsze trafiają się tacy przerysowani i skrajni, którzy robią najgorszy możliwy PR całej reszcie. Jakiej jesteś płci?
Obecnie identyfikuję się jako gender fluid. A co to takiego jest, jeśli możesz wytłumaczyć? Co to jest? To znaczy, że raz jestem mężczyzną, a raz jestem kobietą. A kim jesteś w tej chwili, teraz? Obecnie seksualnie identyfikuję się jako śmigłowiec szturmowy i proszę do mnie mówić per Apache. Penis! Cycki! Wargi sromowe! Penis! Cycki! Wargi sromowe! Love, 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 love! Powiedz nam, która to jest twoja parada? 8? 7? No nie pamiętam, wiesz, te afterki. Nieraz film mi się urwał. A powiedz nam, co cię nakłania, że bierzesz udział w tych marszach? No to chęć spotkania dobrego bolca, wiesz? No i dużo, dużo, masa energii, masa energii! Dużo pozytywnych wibracji! Wy też to robią, a nie są nacją wrogą! Wy też to robią, a nie są nacją wrogą! Przepraszam, co pan myśli o kulturze LGTB? Co ja myślę? Proszę pana, ja bym chciał, żeby to się wszystko w końcu skończyło, o! Ale pan bierze udział w Marszu Równości, to jest parada. Tak, teraz? Jezus Maria, ja myślałem, że oni potem idą. Dobra, sekundkę. Jeszcze raz. Co pan myśli o kulturze LGTB? Co ja myślę? Ja nie żyję, proszę pana. Ja bym chciał, żeby oni wszyscy na mnie skończyli. Rozumie pan? To jest moje życie. To jest mój live. Uwaga wszyscy! Biorę usta do mnie w usta. Jeden facet, jeden słoik. Jeden facet, jeden słoik. Nie dwie kobiety i jeden kubek. Mówimy nie. Jeden facet, jeden słoik. I przecież wiem, że to wszystko stereotypy, że takich jednostek jest zaledwie kilka, ale oni świecą po oczach i nakręcają innych. Problem w tym, oczywiście być może to zauważyliście, drodzy protestujący i działacze społeczni, że wasze rzucanie hasłami, przemarsze, blokowanie, skandowanie i wiwatowanie generalnie nic kurwa nie daje. A wiecie dlaczego? Bo obecna władza ma was bardzo głęboko w dupie. Ja wiem, że poddawać się to ostatnie, co można zrobić, że powinno się walczyć, że nie tędy droga, że oni wygrają, ale właśnie, oni? Czy to nie brzmi jak przypadkiem słowa takiego Karła Geja, który rządzi Polską? Nie no dobra, odpłynąłem już w tym politycznym hejcie za ten głupi autobus. W każdym razie uważam, że wszyscy powinni się spotkać na piwo, pogadać, wyjaśnić sobie i tyle. Byle beze mnie, bo ja jestem ten Polak, co brać udziału w tym nie chce. Tylko chcę spokojnie dojechać na miejsce. Ale kurwa nie może.